cześć, jesteśmy na targach ISE 2025 w Barcelonie. Na stoisku JBL, a moim rozmówcą jest Maciek Barański. Cześć, dzień dobry. Znajdujemy się przy systemie dosyć znanym SRX 900. Powiedz mi, dlaczego ten system jest taki popularny? Tak, można powiedzieć, że stoimy przy systemie, który już jest w tym momencie znany bardzo wielu osobom, wielu firmom nagłośnieniowym. Dlaczego? Ponieważ jest to system atrakcyjny cenowo, z atrakcyjnymi osiągami, z łatwością montażu, z tym, że jest to system aktywny i myślę, że wchodzi on dość mocno tutaj w Polsce na salony, jeśli chodzi o firmy nagłośnieniowe właśnie z tych względów. Jak wiecie z poprzednich filmów, są dwie wersje tego systemu. Wersja oparta o 10-calowy przetwornik i oparta o 6-calowy przetwornik. Jest to system dwudrożny, aktywny, z bardzo fajnym i intuicyjnym softem pozwalającym na konfigurację tego systemu nagłośnienia, ale też fajnym oprogramowaniem Venue Synthesis pozwalającym na symulowanie w przestrzeni 3D tego systemu nagłośnienia. Tak, i to też dosyć niedawno weszło, że to jest to 3D, bo kiedyś było to 2D, prawda? O ile się nie mylę, mamy już chyba półtorej roku do dwóch lat oprogramowanie Venue Synthesis. Rzeczywiście jest to nowość, jeśli chodzi o symulacje wykonywane w 3D, ale też symulacje układów niskotonowych głośników, co też nie jest dostępne jak gdyby w każdym oprogramowaniu każdego producenta. Właśnie, i tym sposobem przejdźmy do nowości, skoro o głośnikach niskotonowych mówimy. Powiedz mi, o co chodzi z tymi subwooferami? Tu powiedziałbym takie słowa, mała rzecz, a cieszy. Być może jest to mały upgrade dla większości, natomiast dla użytkowników systemu bardzo duży. Pojawiły się w tej serii dwa nowe subwoofery, oparte o 15-calowy głośnik i 18-calowy głośnik z możliwością podwieszenia, czyli SRX 918 SF i 915 SF. Tutaj mamy jak gdyby na dole pokazane, jak wygląda rigging tego subwoofera. Pozwala on na podwieszenie basów tylko jak gdyby frontowo, nie w układzie kardioidalnym. Natomiast tak jak mówię, jest to duży upgrade, ponieważ użytkownicy systemów 910, 906 mogą zakupić takowe basy i wieszać je razem z systemem nagłośnienia, podwieszając pod nimi moduły szerokopasmowe. I cieszyć się spójnością brzmienia. I cieszyć się spójnością brzmienia i nowymi jak gdyby możliwościami tworzenia różnych układów niskotonowych. Kolejną nowością na stoisku JBL jest nowa seria głośników sufitowych. Powiedz mi, co jest takiego fajnego w nich, czym się charakteryzują, no i przede wszystkim jak jest kształtowana wiązka w takich głośnikach? Tak, jest to seria głośników JBL Control 400, zupełnie nowa seria. Jest to pierwszy głośnik w historii firmy JBL sufitowy, który ma grill bezramkowy i montowany na magnesie. Można również te grille podmieniać na grille kwadratowe. Są to głośniki dwudrożne, oparte o 4-calowy przetwornik i 6-calowy przetwornik niskotonowy. Natomiast ten przetwornik niskotonowy ma tutaj zastosowaną taką technologię RBI kształtowania jak gdyby tej wiązki niskotonowej, skutkującą tym, że chodząc po jak gdyby całym obszarze pokrycia tego głośnika, jest on spójny brzmieniowo. Dodatkowo te głośniki występują w dwóch wersjach, w wersji płytkiej, tak jak tutaj widzimy, oraz dużo głębszej do sufitów, jak gdyby gdzie jest na to miejsce. Są to oczywiście głośniki napięciowe, ale też niskoohmowe. Seria, która raczej jest tą wyższą serią głośnikową, aniżeli powiedzmy seria Control 10 czy Control 20. To skoro mówimy o głośnikach, to chyba czas porozmawiać o systemach do sterowania. Powiedz mi, czym nas zaskoczyła marka BSS? BSS, jak wiemy, wprowadza od dwóch lat na rynek bardzo mocne DSP, czyli BSS Soundweb Omni, przetwarzające 256 kanałów Dante lub 512 kanałów Dante. O tym procesorze już mówiliśmy w ubiegłych latach. Natomiast cały czas jesteśmy w etapie jak gdyby wdrażania tego procesora na rynek. Natomiast w międzyczasie wypuszczono nową serię klawiatur ściennych i klawiatur biurkowych Omni Dynamic Keypads. I to są klawiatury tak naprawdę dedykowane do już nowych procesorów DSP Omni. Natomiast jest jedna rzecz tutaj istotna. Procesor DSP Soundweb Omni będzie posiadał także wbudowaną jednostkę AMX Muse sterującą wszystkimi innymi systemami. I tutaj jak gdyby zaciera nam się ta granica pomiędzy sterownikami dedykowanymi tylko do systemów DSP do dźwięku, a sterownikami, które są dedykowane tak naprawdę do wszystkiego, bo te klawiatury są brandowane marką BSS, natomiast one będą mogły również sterować systemami AMX-a.
I w drugą stronę też to tak działa, że z kolei ścienne ekrany dotykowe AMX-a będą mogły sterować BSS-em i być pogodzone jak gdyby. Czyli w zasadzie znajdujemy się już wtedy w jednym ekosystemie, tak? Generalnie do tego dąży firma Harman, żeby wszystkie urządzenia znajdowały się tak naprawdę w jednym ekosystemie AVX Suite oprogramowania, które zarządza jak gdyby tymi wszystkimi komponentami. Przy tych nowych klawiatur mamy cztery rodzaje sterowników. Pierwszy to jest sterownik, który posiada tylko i wyłącznie pokrętło. Drugi posiada sześć przycisków, sześć jak gdyby ikon takich, które możemy dowolnie edytować. Trzeci to jest sześć ikon plus sześć przycisków plus pokrętło. I czwarty to jest osiem przycisków plus pokrętło. Natomiast wszystkie te sterowniki, o których mówię, te cztery typy, występują w wersji, no poza sterownikiem, który ma tylko głośność, występują w wersji sterowników biurkowych i jak gdyby są w pełni dowolnie konfigurowane. Przypomnij jeszcze proszę najważniejsze parametry procesora dla tych, którzy nie mieli okazji tego usłyszeć. Procesor występuje w dwóch wersjach, Soundweb Omni 256P i 512P, obsługuje odpowiednio 256 kanałów Dante wejścia-wyjścia lub 512 kanałów Dante wejścia-wyjścia. Każdy z tych procesorów ma bardzo dużą ilość kanałów AEC, Acoustic Echo Cancellation. Każdy z tych procesorów będzie miał zaimplementowaną jednostkę AMX Muse oraz wszystkie tak naprawdę te obiekty logiczne, które jak gdyby obróbki sygnału audio, które znajdowały się w starszych BSS-ach. Dodatkowo do tych dwóch procesorów wyszły nowe rozszerzenia wejść-wyjść, które posiadają bardzo dobre preampy, wejścia-wyjścia w standardzie ASBU analogowym, tak więc no bardzo platforma o bardzo dużych możliwościach. Uniwersalna. Tak, dokładnie tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.